Wiecie co? Mam trochę lekkiego mindfucka. Po tym, co się odwaliło w ostatnim sezonie Lwiej Straży, w ostatnim odcinku, po prostu głowa mnie rozbolała. Zapraszam więc na moje streszczenie całego sezonu trzeciego od stóp do głów. Jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, zaczęło się od bitwy o Lwią Ziemię, po tym jak Jaciri przejęła kontrolę nad wszystkimi stworzeniami na złej ziemi. No dobra, głównie hienami, bo reszta szakali i krokodyli po prostu odeszła. Ale do rzeczy. Kajon razem ze swoją ekipą doszli do Drzewa Życia, gdzie okazało się, są tu też i inne lwy. Z tak zwanego Night Pride. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Nocne stado nocy? Nocne stado? Nieważne. W każdym bądź razie mam też bardzo złą wiadomość dla tych, którzy shipowali Fuli i Kajona. Niestety do tego nie doszło. Bardzo mi przykro, ale Disney miał zupełnie inne plany, więc możecie odłożyć tego shipa między bajki, bo nigdy już się on nie stanie. Ale uwaga, to co się stało na końcu spowoduje u was ból głowy, ponieważ po tym jak Kajon razem z Lwią Strażą wrócili na Lwią Ziemię, nową liderką w jej straży została, uwaga, werble, Witani ze złej ziemi, z Króla Lwa 2. Nagle sobie myślę, what the fuck, co tu w ogóle się odwaliło? Nagle pomyślałem sobie i ułożyło mi się wszystko w główce. Okazało się, że Kajon akurat z Lwią Strażą wrócił w momencie, kiedy zakończył się film Czas Simby, czyli Król Lew 2. Czyli wychodzi po prostu na to, że Kajon razem z ekipą wrócili wtedy, kiedy Kiara i Kowu zeszli się ze sobą. Czyli wszystkie lwy, łącznie z lwami, z wygnańcami ze złej ziemi, po prostu wrócili pod panowanie Simby. Jak dla mnie, czy to było dość ciekawe, sam sezon trzeci wydawał się naprawdę fajny. Sama ta podróż do Drzewa Życia, co okazało się być też jednym wielkim sukcesem, aczkolwiek trzeba było dokonać pewnego wyboru. Kajon oczywiście tego musiał dokonać, ponieważ w Night Tribe zabrakło królowej. W sensie została ona później wybrana od nowa, ale Kajon pomyślał, że jednak lepiej będzie zostać tutaj i im pomóc. Oczywiście to też ze względu na pewną lwicę, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Więc sezon trzeci był zwieńczeniem całego tego wysiłku z Króla Lwa 2, no i ogólnie z Króla Lwa. Czy jest to takim fajnym spin-offem? Tak, nawet fajnym. I to w sumie pokazuje, że jednak ten czas Simby był może nie to, że niepotrzebnym filmem, to pokazuje, że jest takim filmem średnim. A samo zakończenie sezonu trzeciego, czy mi pasowało? No, miałem trochę mieszane uczucia. Ale cóż, Kajon niestety wybrał swoją drogę i po prostu wrócił do Drzewa Życia i do swojej wybranki. Ponieważ później został oficjalnie namaszczony jako nowy król, jeżeli dobrze pamiętam. Nowy król Drzewa Życia. Ponieważ pod Drzewem Życia, jak już mówiłem, też mieszkają inne lwy. Ogólnie zastanawia mnie jedna rzecz. Jakim cudem w Afryce jest tak różnorodny klimat? W ogóle, wiecie co, niedźwiedzie polarne w Afryce? No, ludzie, wyjaśnijcie mi to. Ja rozumiem, że to jest bajka, ale chociaż trochę geografii by się przydało poznawać. No, gdzie tu macie, cholera jasna, misie polarne w Afryce? No ja nie rozumiem. Pingwiny, no dobra. Pingwiny to jeszcze mogę zdzierżyć, bo nawet cesarskie? No, znam takie małe, co mieszkają na wybrzeżu Kalifornii. No ale kurna, no nie cesarskie pingwiny. Gdzie cesarskie pingwiny? Gdzie lodowce w Afryce? A może pani Marta miała rację co do tej apokalipsy? A może płyty tektoniczne pod wpływem trzęsień ziemi się przesunęły i zamiast Afryki mamy zupełnie inny kontynent? Ej, to by się mogło zgadzać. To będzie kolejna teoria do omówienia. Dobra, bo ja trochę zbaczam z kursu. Więc
możecie niestety sobie powiedzieć, że Fully Excadion będzie nieaktualny, a sama Alviastra zakończyła się, no, niespodziewanie, aczkolwiek stało się to po prostu zwieńczeniem czasu Zimby. I teraz dokładnie wiemy, gdzie ten Kajon się podziewał, kiedy Zira i jej lwy atakowały Zimbę i Kiarę. No, można powiedzieć, że naprawdę mnie to zaciekawiło. Mogę powiedzieć, że sama Alviastra sezon trzeci było naprawdę cudnym doświadczeniem. No i Bunga znalazł w końcu swoją bratnią duszę. Fully zresztą też. No cóż, czyli wychodzi po prostu na to, że wszystko się w miarę ładnie skończyło, ale nie rozumiem tego wyboru Vitani na nowego, przepraszam, na nową liderkę Lwiej Straży. No ale cóż, tak się stało, tak się nie ostanie, więc uważam, że sezon trzeci został oficjalnie zakończony. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Ja oceniam ten serial, dam, no nie będzie 8 na 10, no bo jednak parę niedociągnięć mnie trochę wkurzało. Był bodajże jeden odcinek, jak nasz kochany Hipcio został wzięty z jakiegoś potwora, więc to tak trochę dziwnie. I okazuje się, że te pingwiny spod drzewa życia są strasznymi plotkarzami. Zresztą sami się o tym przekonacie. Ale sama podróż była bardzo ciekawa. Wielu starych wrogów, nawet był jeden sojusz przeciwko Lwiej Straży, a nawet i to ich nie powstrzymało przed wypełnieniem misji. A znaleźli coś więcej niż tylko lekarstwo dla Kajona. Znaleźli towarzyszy nie dość, że życia, to i na dodatek jeszcze swoją więź wzmocnili. Kurde, zaczynam gadać jak jakiś stary dziadega. W każdym razie sezon trzeci jest ultra sztosem. No dobra, po prostu sztosem. Mam nadzieję, że spodoba się to wam tak samo jak mnie. Polecam wam obejrzeć, mimo tego, że jest po angielsku, jednak warto sobie to po prostu obczaić. Więc oficjalnie Alviastra została zakończona. Mam nadzieję, że się wam spodobało moje podsumowanie sezonu trzeciego. Komentujcie, subskrybujcie i możecie dawać mi propozycje na kolejne seriale bądź produkcje, jeżeli tylko będę miał czas, bo aktualnie mam bardzo mały zakres czasu, a chciałbym to nagrać po prostu tak w miarę dla was okej, żeby było. Bo akurat mam jeszcze trochę czasu.